Witamy w naszej chacie ludzi, którzy mają więcej szczęścia niż rozumu. Wczoraj niesamowity dzień, pełen atrakcji. Zanim opowiem, gdzie jesteśmy, powiem, jak to wczoraj było. Wczoraj dzień zapowiadał się dość pełen wrażeń, ponieważ mieliśmy kłopot, jak tu się przedostać do wioski Gudvangen. Były dwie opcje, albo promem przez fiord, ale okazało się po zjeździe do fiordu, że cena promu to 300 koron za osobę, czyli 600 koron, jakieś 300 zł. Nie tak fajnie, a rejs nie jest taki długi. A druga opcja, pojechać szosą, potem wziąć krótki prom i pojechać przez tunel Laerdal autobusem. Wybraliśmy tą drugą opcję. Pojechaliśmy najpierw krótki prom przez fiord, to 31 koron za osobę. Potem krótki tunel do miejscowości Laerdal. Tam zapytaliśmy się w informacji turystycznej, co i jak. Dostaliśmy rozkład autobusów, pojechaliśmy na przystanek, który jest przed samym tunelem. Tam spakowaliśmy rowery, wszystko fajnie. 168 koron bodajże za dwa rowery i osobę. I dwie osoby. I przez tunel. Tunel fajny, aczkolwiek byłem zawiedziony, bo podobno tam gra muzyka, jest oświetlony cały, a to tylko są takie zatoczki małe. Trzy na całej długości, które mają po kilka metrów. Lipa. Za tunelem pan nas wysadził Powerland i tam już jechaliśmy sami. Kontynuowaliśmy jazdę. Wiedziałem, że przed nami jeszcze są cztery tunele do przejechania tego dnia. Planowaliśmy do Gudvangen. Pojechaliśmy. Pierwszy udało się objechać, był Vaurland. Drugi też się udało objechać. Jeszcze w międzyczasie spotkaliśmy Polaków, dostaliśmy kiełbaski grillowane. Przepyszne. 5 tygodni nie jadłem kiełbasy, więc niebo. I potem, w ogóle ciekawe, czy mnie tu widać, nie? Pewnie trochę widać. I potem, co jeszcze? Aha, i właśnie potem przystarczały te tunele, które... jeszcze dwa ostatnie. Marlena bardzo nie chciała jechać. W ogóle była zmęczona, mówiła, że nie chce dzisiaj już koniec jazdy. No ale ja naciskałem, bo nie bardzo było gdzie spać, bo tak jak widzicie, wszędzie klify, wszędzie ściany. No i pojechaliśmy do tego tunelu. Oczywiście tam zakaz jest rowerów, jak w każdym tunelu i jak w każdym tunelu zignorowaliśmy, ale dojechaliśmy do pierwszej zatoczki i dziwna sytuacja się stała, bo nagle przestały jeździć samochody i zaczęła migać lampka, która wskazuje tam częstotliwość radia, żeby włączyć. Ja spanikowany, Marlena się śmieje, bo ja spanikowany, ale czułem, że coś jest nie tak. No i tak posiedzieliśmy z 5 minut i myślę, wyjeżdżamy, bo nic nie jedzie. A był naprawdę duży ruch, mijały nas samochody, trąbiły. Ciekawe dlaczego. No i wyjeżdżamy, a tam od wyjazdu tunelu do samej miejscowości korek pod tunel został zamknięty, dlatego że my wjechaliśmy, ponieważ nie można rowerami. Tunel jest niezwykle wąski. Głupio nam było, ale jakoś to przejechaliśmy przez ten sznurek samochodów i kierowców, którzy nam pokazywali różne rzeczy. Schowaliśmy się na chwilę w krzakach, żeby przynajmniej nas policja nie złapała, ale podobno oni nie zareagowali w ogóle, ponieważ sami wyjechaliśmy z tunelu, więc nawet nie wysyłali nikogo. No i potem dramat, bo nie ma jak przejechać, a to taka wioska naprawdę, tak jak tutaj, góry. Nie ma innej drogi, tylko przez tunel. Wystawiliśmy karteczkę, że szukamy transportu. No i tak trochę staliśmy, z godzinę może. No i jedzie już ostatni samochód, zdecydowaliśmy, że jak ten nas nie weźmie, to nas nie weźmie. No i ten samochód się zatrzymał. Autentycznie, pojechał, zawrócił po nas. Taki przespaniały dziadek, z brodą taką białą, można powiedzieć Święty Mikołaj. Zabrał nas i mówi, że jest taksówkarzem tutaj w tym mieście i też prowadzi wioskę wikingów. Zakłada ją dopiero. Już trochę to mu zajęło, ale dopiero zakłada. I właśnie śpimy w takiej jednej z chat. Pierwszej w zasadzie, bo tu więcej nie ma. Chacie wikingów. Nie wiem, czy to oryginalna, czy nie. Niestety nie mam tych informacji jeszcze. No i tu jest cała wioska za mną. O! To jest łódź wikingów. Tu jest wejście, to wszystko jest płatne, prawda? Ale on nas wpuścił na noc. No bo to jest dobry człowiek. Tam są szałasy, nie będę tego pokazywał, bo tam nic nie ma w środku, byłem tam. Tam są ławki. To dopiero się zacznie budować. Mówił, że ma grupę Polaków, którzy przyjadą i pomogą mu w budowaniu.
Dookoła ta sceneria, podobno on mówił, że tutaj to wszystko było filmowane, przyjeżdżali tutaj i filmowali to na potrzeby tego serialu Vikings. Czyli naprawdę, i polecał oglądanie tego serialu, będę go oglądał. No naprawdę sceneria jest dramatyczna. Jeszcze te fiordy tutaj, wszystkie te dookoła i ten region, przecież wczoraj jechaliśmy, Aurland, Laerdal, to wszystko jest Światowe Dziedzictwo UNESCO. Jakieś maksymalne noty, National Geographic i te różne wszystkie Travelers, że to najwyższe noty zbiera za jakość krajobrazu. No naprawdę jest tu pięknie. Można tu żyć, choć przytłaczające to jest, wszędzie góry. Jedna droga przez środek, a większość to tunele, z czego to właśnie najdłuższy, 24,5 km. Jesteśmy niesamowicie ludźmi, którzy mają dużo szczęścia w głupocie, bo przez nas zamknęli tunel, prawie pół kilometra co najmniej był korek z jednej i podejrzewam, że z drugiej strony. Ale no, to z doświadczenia wiedzieliśmy, że tunele trzeba ignorować te zakazy. Tutaj jednak nie, bo podobno były jakieś wypadki i przez to te tunele są, po prostu jest nadzór kamer, ktoś tam siedzi i zamyka jak jakieś debile wiarą, tak jak my. Dzisiaj podobno już ma być dobrze, jeden tunel chyba przed nami, ale zobaczymy, podobno króciutki, więc i podobno też otwarty dla rowerów. Powinno być dobrze. Super sprawa. Wioska Wikingów, zobaczcie sobie. Zaraz powiem wam, jak się facet nazywa. Jakiś, a nie powiem wam, bo już schowałem. Albo znajdę. Czekajcie. Mam. Facet się nazywa... Pokażę wizytówkę. Na Facebooku go znajdziecie. Georg Viking. O tak. O, tak wygląda koleś. Niesamowity. Niesamowity. I przemiły człowiek, wspaniale włada angielskim. Warto tu przyjechać i zobaczyć, jak to będzie skończone. Do zobaczenia i do usłyszenia.